Pam 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 pam. Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Władca Pierścieni, Minecraft na modzie Władca Pierścieni. Widzimy się już, w czym się dzisiaj widzimy? Byłem już sobie tutaj w Rivendell, byłem w górach jeszcze nie mówię, też widzimy się już w górach. Ale zimno. Gdzie jestem? Patrzę, w ogóle patrzę, jak to fajnie zrobione są te góry. Tutaj właśnie jest, niedaleko jest Isengard i właśnie tutaj, jeśli dobrze pamiętacie, wow, to sobie zapisuję, mam waypointy, nie mam waypointów, kurde. Patrzcie, to mi się przyda właśnie do serii z tylko nie wiem, czy akurat to, ale serio, teren jest przepiękny. Właśnie te góry przydadzą mi się bardzo, ale to bardzo do serii o budowaniu Władcy Pierścieni. O, ale już mam pomysły. Masakra, ale jestem bardzo fajnym youtuberem i bardzo fajnym pomysłem mam dla moich widzów. Także serio, tutaj będzie coś pięknego, tutaj powstanie właśnie coś pięknego. I tutaj powiem wam, że chyba już więcej nie ma nic do zobaczenia w tych górach. Także następny przystanek to jest oczywiście Lorien. O tak, w końcu nasza ziemia obiecana. Jeszcze tam się troszkę renderuje wszystko. Patrzcie, jakie pięknie to wygląda. Serio, miasto elfów jest jednym z najlepiej moim zdaniem odwzorowanych. Masakra. Patrz, na co nawet elfy. Już w sumie widzimy je drugi raz podczas tej serii. Bo oczywiście widzieliśmy je przy okazji bitwy z rangerami. Jak ty mówisz w ogóle? Wiem, że ty fajnie mówicie jakoś. Już jeszcze musisz wszystko wygenerować, także spokojnie, spoczkoloczko. Mów coś. Bo jak ci uderzę, to wtedy będziesz mówił, ale nie wolę nie ryzykować, bo wszystkie elfy się na mnie rzucą. I to będzie nieprzyjemne. Chyba, że co? Legolas! Czy to ty? The Strange of the Elves is dwelling here. Dobra, chciałem sobie iść do ich domku, tylko nie mam pojęcia kompletnie jak... Legolas drugi! Legolas, czy to ty? Nie mam kompletnie pojęcia, jak mi się właśnie rozlegowała gra. Nie mam kompletnie pojęcia, jak tam się wchodzi, czemu gra mi się zlegowała. O, poruszyło się. O, dobra, jestem. Jestem! Legolas. Miriel, the Galadrim Elf. Są elfy Galadrim, to nie są jeszcze High Elfy, bo jest jeszcze taka rasa High Elf, którą zaraz wam pokażę na game modzie. Ale to dopiero za sekundeczkę, jakbym się zabił, to bym was, nie was, ale bym zabił te głupie. Widzicie, to jest jeszcze rasa, nie Rangers, nie Hobbit, jest to jeszcze rasa High Elves. Nie wiem, o co z tym chodzi, bo nie ma tu nic High Elfów. The Galadrim Elf, tutaj mają łóżka takie kozackie. O, mal... Jeszcze medium backpack nam się przyda. Medium pack. To sobie wkładamy. Ogólnie musimy znaleźć jakieś fajne miejsce, żeby się osiedlić. Myślałem nad tym. W sensie, żeby tutaj się po prostu osiedlić z elfami razem. Ale sobie potem myślałem, że może jednak najpierw sobie odzyskamy całą krainę, a dopiero później się osiedlimy. Tak też myślę, że zrobimy. Brakuje mi tej lotni z zapomnianego lądu. I patrzmy, to tak świetnie wygląda naprawdę. Patrzcie, jak to jest pięknie wygląda, mają domki w tych drzewach. Ale coś nieziemskiego, to jest tak to strasznie ładnie wygląda, że po prostu masakra, a szczególnie w nocy, jak to by fajnie wyglądało. Patrzcie, a tak wygląda nazwę, to tak wygląda teren High Elfów, czyli elfów tej wysokiej rasy. Nie mogę z tobą Elf Lord, wiecie, to jest jakiś już większy. Chciałem z kimś pohandlować, ale to chyba nie ma niestety z kim, także w sumie lot Lorie nie ma za bardzo czego już szukać. Jeszcze zobaczymy sobie na game modzie. Czy są jeszcze jakieś inne budowle? Lot... nie, to będzie Lorien. Widzicie, jest tylko spawn Nirhal, to nie to. Elves. Albo czekajcie, build? To może będzie bull build, widzicie, fast build. To jest Hobbit, a ja szukam Elf Treehouse. Widzicie, jest tylko to, jest tylko Grand Elf Treehouse i patrzę, w ogóle zobaczymy, jak to też wygląda. Jest też... Patrzcie, to wygląda jeszcze bardziej pięknie do tych już wyższych elfów. Tych już takich bardziej, powiedzmy, wyrenomowanych elfów, domki. To jest nawet Edelos, Galadrim Lord. I tego chyba sobie nie znajdziemy, to naprawdę z tego co wiem, z tego co czytałem, to jest dość mocno rzadkie, nie? Przecież to nie jest to, widzicie? I w sumie tak się pięknie prezentuje Lorien, w sumie to nie ma nic za bardzo do oglądania jeszcze mi się wydaje, chociaż no patrz, za bardzo już nic nie ma. Tam jest, o, znaleźliśmy to. Udało nam się, już tak bez game moda. Patrz, to jest piękny
piękny dom elfów wysokiej rasy po prostu. Jeszcze game mode 0. Prawie się ją pobiliśmy. Mamy Malorn Sword, jeszcze to sobie wezmę. Wezmę i wyrzucę o to, żeby nam nie przeszkadzał. O, widzicie, pojawia się do nas. Tylko gdzie on jest? Gdzie jesteś? A możemy to? Jakie fajne. A kurczę! Mogłem sobie zbierać z tych rzeczy pamiątki. Can we trust you, Anorak Goran, the Elf Lord? Widzicie, co by było na tyle sobie tutaj w Lorien. Tam są jeszcze jakieś ładne świetliki. I co? No i kolejny cel to jest Fangorn, czyli oczywiście miejsce, w którym doszło do porwania, w sumie do oswobodzenia już hobbitów. A więc jesteśmy, nie jest Fangorn, tylko o, tam się chyba zaczyna ten właściwy Fangorn. I w sumie nasz jeszcze jeden, powiedzmy, cel na ten odcinek to znalezienie drzewca. Znalezienie drzewca i jentów. Ło, jakie to wielkie jest. Nie wiem, czy to mi się nie wygenerowało, czy po prostu to jest takie, chyba mi się nie wygenerowało jeszcze. Strzel, to jest tak piękna identyfikacja, że masakra. O, to coś mam? Co to jest? A mam jakąś miksturę fajną. Widzicie? O, ten też w sumie nie wiem, pierwszy jestem Fangorin tak naprawdę. Jest! Mamy go! Mamy go, mamy. The trees have voices. Nobody cares the trees at the... Nie! Ja kurde, cię lubię! Ja cię lubię! My soja mamy! Tam jest kolejny, on nie uratuje, on nie uratuje. Jak to zapieprza! Nie! Jak ty biegasz szybko! Masakra! Jak mnie gonił, frajer! Welcome to the forest, young master Anorak. Patrzcie, może go paść, tak? Patrz, jak w ogóle pchamy mocno, on zaraz zabi się... Pan Berek! Gonisz! Wow, nie gonisz, przepraszam. Nie, on nie uderzy. To jest jakieś większe. Też Wildrum, the end. Tam są te drzewa gotowe, takie musiałem wejść w sumie do środka. Mam nadzieję, że myślał, mamy siekierę, w ogóle siekierą go moglibyśmy bić. Tylko nie wiem, czy oni się nie zdenerwują na sam fakt, że mam siekierę. A zabijemy go sobie. Nie, żartowałem! O, zabiłem go. Fuck. Nie, to są te drzewa złe. Zostaw mnie! Ja cię nie lubię, ja cię przecież... Boże, zostawiłem cię już przecież, zostaw mnie. Leave me alone. Wiesz, co do wody się boisz? Tam brzoza mnie goniła. Już wiemy, jaki był powód tragedii. Bo on chciał też wyciągnąć siekierę. Spoko, już spoko. Ja coś z tobą mam. Wiesz, ja ciekawe, czy jak... Nie! Co? Przecież to... To! Nie. Oj, nie. Szybko. Czy obojętnie jakie drzewo dotkniemy? To drzewo się zamienia w chłorna? Nie, dobra, peaceful. Muszę. Patrz, obojętnie jakie drzewo dotkniemy? A jednak nie. Zobaczcie, dostajemy nawet zacięcie drzew Fangornie, złą reputację. To też taka fajna ciekawostka. Na sobie na tym skończymy odcinek. Dzięki za uwagę, gdzie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że o lajkowaniu, subowaniu, bo tam to mi pomoże. A was nic nie kosztuje też. Dzięki za uwagę, gdzie w kolejnych odcinkach. Skoczę jeszcze na ciebie na koniec. Także na razie. Lak. Na razie, cześć, pa!